No, jesteśmy po kolacji. Mamy godzinę 18, jak widzicie, 33. Środa, 27 listopad 2019 rok, bo tutaj nie widać. No i kochani, chcę coś pokazać. Coś, co się dotyczy wesołej ciotki. Jaka to wesoła. Mało wesoła. Ona potrafi być, no nie wiem, czy złośliwa, ale przekorna wobec Maćka. No tutaj mamy agenta, pilota oblatywacza, który już przyszedł. Oczywiście jedzenie, kiełbaska mu śląska nie pasuje. Najadł się. Najadł się przed stołówką, najadł się na osiedlu Bocianówka. Tutaj przyleciał, to mu nie pasuje. Chciałby Feliksa z saszetki. O, takiego coś. A nie dam, bo to za dużo nie mam. To jest raz, a poza tym to jest za dobry smakołyk, żeby tak dawać. A poza tym, o, brzuszek mu rośnie. Robi się szerszy. Będzie niedługo szerszy niż dłuższy. A jest taki dowciapny, że kładzie mi się na łóżko i kładzie się przy ręce i najpierw łapką rękę, a później zaczyna mnie podszczypywać albo w rękę, albo w nogę. I co to oznacza? To oznacza, że on chce Feliksa w saszetce. Taki cwaniaczek. To Maciuś się przeniósł tutaj. A czemu się przeniósł? No bo na korytarzu jego miejsce jest zajęte. Bo ciotka go małpuje. Właśnie. Ciotka go małpuje. Zaraz zobaczycie. Nie wierzycie? Zobaczycie. O, ma tutaj. Nie leży. A gdzie się położyła? O, widzicie? Na Maćka miejscu się położyła. To ładnie, tak? I znowu wygryzłaś Maćka. I tak wygryza z każdego miejsca. Gdzie zobaczy, że Maciek leży, to na później to miejsce zajmuje. I Maciek rad nie rad musi szukać nowego miejsca. To co tak, z miłości? Z zazdrości? Ze złości? Z przekorności? No nie wiem. Osądźcie sami. Schowaj język, bo w telewizji będziesz. No. Tak. To się dzieje z naszą cioteczką. Nie na darmo ma przymiotnik wesoły. Ale tu trzeba byłoby jej jeszcze więcej przynieść. Kolega tutaj butelkę miętoli i mi zagłusza, jak wolno na Europę. Tu trzeba było ciotce więcej przymiotników. O, poszedł miś puchatek. Tak go nazywam, bo chodzi jak miś puchatek, kolega. Tak. Takie to mamy historie u nas. O. Proszę, przykleiłem. To już mi ktoś złośliwie zaczął odklejać. No. Złośliwców nie brakuje. Nie tylko wesoła ciotka potrafi być złośliwa. Koledzy wygląda, że też niektórzy. No, ale to jest samo życie.